Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Więc wydaje się, ze skoku na skok, coraz dalej i dalej. No, wiadomo, że chciałoby się rekord skoczyć, to jest pewne, tylko zawsze po tym Evensenie nam obniżają. No kurczę, bladem, nie mógłby jechać na końcu. Evensen tutaj skacze tak, jakby ta skocznia pod niego była zbudowana. Może jest pod niego, no trudno powiedzieć, jest to norweska skocznia. Tam faktycznie w tym przejściu jak ciśnie, może się nauczył tak skakać, ale to jest latawiec, on potrafi latać, zresztą udowadnia to wszędzie na mamutach. Czy w tych twoich skokach coś jest jeszcze do poprawienia? Jak, czego brakuje, żeby właśnie dolecieć do takich odległości? O, trudno mi jest powiedzieć na pewno, no ze skoku na skok chcę coraz lepiej, coraz pewniej na pewno się czuję. Ale na pewno tam brakuje jeszcze czegoś, żeby odlatywać na taką odległość. Nie zawsze też warunki pozwalają, ale no po prostu tutaj na dole trzeba mieć z przodu wiatr. Jak się tutaj ma, to można tam odlecieć. Jeśli się nie ma, to jest trudno. Jeśli chodzi o same takie wrażenia z lotu, to są fajne tutaj, lepsze niż w Planicy, gorsze? Znaczy na pewno pierwsza faza jest trudniejsza, bo jest dużo niżej i ciężej jest przelecieć tę pierwszą fazę. Jak się już tam przeleci, to później odnosi, ale też muszą być warunki. Jak są warunki, to fajnie odnosi. Jak nie ma, no to się siada. Czy rekord polski jest tutaj realny? No myślę, że na tej skoczni tak, no chyba jest to największa w tym momencie skocznia na świecie, dwa razy rekord świata został pobity, także no na pewno jest to realne, ale trudno jest to określić w tym momencie, to no, trzeba byłoby skoczyć tak jak Evensen. Jeśli chodzi o ten próg, o ten uskok, czy da się do tego przyzwyczaić, czy jest to jakieś zupełnie dziwne? Na pewno pierwszy skok jest najgorszy, bo taki człowiek nie wie co jest grane. Drugi, później trzeci już coraz lepiej. Zresztą widzieliśmy Kamila, no dwa zepsuł skoki totalnie. Teraz skoczył całkiem przyzwoicie, także no na pewno da się do tego przyzwyczaić. W takim razie życzę jutro wiatru pod narty, no i tego rekordowego skoku. No nie dziękuję, na pewno będę się starał.